Cześć, moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł, zapraszam Was na kolejną część gry XCOM 2, to The Call of the Chosen. Kontynuujemy misję, którą przerwałem w trakcie, a to z tego względu, że po prostu byłem zmęczony, a że gramy w trybie Iron Man na najwyższym poziomie trudności i nie chciałbym, żeby na tym gameplayu nasza rozgrywka się skończyła, więc w trosce o swoje zdrowie psychiczne postanowiłem dać sobie chwilę odpocząć, to bo mózg nie działa do końca tak jak powinien, kiedy jest zmęczony. Zaczynamy rozgrywkę tam, gdzie skończyliśmy poprzednio. Wszystkich mamy tutaj chyba przeładowanych. Podskoczę sobie trochę do przodu, bo słuchajcie, na górze mamy do ogarnięcia temat. Mamy do ogarnięcia temat z wieżyczką. I trzeba będzie sobie tutaj jakoś poradzić. Na razie nasi grenadierzy są zajęci, więc wejdźmy sobie w tryb warty. Dobrze. Podsuńmy jeszcze naszych grenadierów tutaj do przodu, tak żeby mogli w pierwszej kolejności wejść na górę i zdjąć pancerz z wieżyczki. Test subjects for some sort of weapon, perhaps. Looks more like a refinery to me, doctor. Once we get our hands on that sample, we'll know for sure. Tak, co jest w próbce, to już wiemy, bo pewnie znacie fabułę XCOM-a i mówić wam nie trzeba, gra już jest od tylu lat, ale nie będę kończył tego zdania, żeby czasem nie zaspoilerować osobom, które oglądają, nawet też mojego brata, który postanowił zacząć grać w XCOM-a i dobrze, bo to wpływa na mózg, a że ostatnio przegrał ze mną w szachy, to... Niech swój mózg rozbija. Szkoda, że nie możemy rozwinąć się do takich karabinów, jak mają żołnierze. Fajnie by było takiej broni poużywać. W ogóle jakoś tak wydaje mi się, że rozwój broni mógłby być bardziej rozbudowany w XCOM-ie. Nie powiedziałbym, że miałbym coś tutaj przeciwko. 91, piękne trafienie. No. Zbyt tutaj gadu, nie? Że niby pewność. To proszę. A tu proszę, 88, trochę gorzej. Ale przynajmniej tu trafiliśmy, dobrze. Jedno zerwanie, trzy pancerza pozostało. Akemi. Może Pratalowi damy szansę. Pewnie by było, gdyby Pratal też awans otrzymał. Nie mogę mieć przeciwko. Połączymy się trochę z wieżyczką na początek i niech ma trafienie ze stołu. Z tego swojego bezkolbowego karabinu. Dużo obrażeń nie zadaje, ale przynajmniej trafił, tak? Obyśmy tą wieżyczkę wykończyli, bo powiem wam szczerze, że... No już taka sytuacja jest podbramkowa. Mam nadzieję, że nasza łowczyni będzie miała tutaj stuprocentową pewność trafienia. O, tu mamy stówkę. Dobra, Akemi niech wali. Może jej musimy zbierać na awans. No, specjaliście też musimy zbierać na awans. Nie powiem, żeby się nie przydało. Coraz bardziej czuję potrzebę, moi drodzy, tego, żeby grać jednak ze specjalistą, który jest specem w leczeniu. Tu możemy jeszcze zejść na dół. No to chodźmy tędy. I to chyba wszystko. Tak jest. Poprzednio nie pamiętam, żeby wieżyczki się dymiły. Zróbmy sobie przeładowanie, uzupełnimy magazynki, bo coś czuję, że wewnątrz będziemy mieli jeszcze jedną grupę przeciwników do załatwienia. Oby. Tu też przeładowanie. Przejdziemy sobie tu z drugiej strony. Shivani, dawaj. Kto tu jeszcze ma przeładowanie? O! Pratala. Powiem wam szczerze, że u Pratala przydałaby się chyba... Może zamiast tego automatu przydałby mu się powiększony magazynek albo automatyczna ładownica. Chociaż nie jestem fanem automatycznej ładownicy. A to, moi drodzy, z tego względu, że czasem konieczne jest przeładowanie w momencie, kiedy mamy taką misję, kiedy mamy misję
taką spokojną i mamy taki chillaucik i wtedy warto by było przeładować, uzupełnić amunicję, tak żeby chodzić z pełnym bakiem, że się tak wyrażę, z pełnym magazynkiem. No i wtedy manujemy to przeładowanie. Dobra, musimy wejść do środka, bo nie ma na co czekać. Jakoś sytuacja się rozwinie, brakuje mi tej pewności, którą daje Wabik, no ale trzeba było, tak? Trzeba było Wabik wykorzystać i innej możliwości nie było. Jeśli pamiętacie poprzednie nasze zmagania z XCOM-em. Wiecie co? A, to jest głupi ruch, i oby się na mnie nie zemścił. No i się zemścił jednak. No i zrobiło się, słuchajcie. Zrobiło się bardzo, bardzo nieciekawie. 51 to sektoid. Piatal, czy ty będziesz mógł coś tutaj nam wyczarować? Ewentualnie hak, co? Dobra, skocz sobie tu na górę. Ależ skwasiłem, no. 64 sektoid, 32. Na tego Mutona będę niestety skazany. Spróbuję pozałatwiać trochę sektoidów. Mutona może uda mi się przygwoździć. Oby Muton nie bawił się, słuchajcie, w... Czy można Mutona ogłuszyć protokołem bojowym? Spróbujmy szczęścia. Nie, tylko 4 obrażenia zostały zadane. Szkoda, mogłem to wykorzystać na sektoida, ale liczyłem na ogłoszenie Mutona. Mówi się trudno. Zrobimy tak. Spróbujemy tu szczęścia. 51. Niestety spadłem. Demet. Not even close. Skąd tutaj i kogo będę widział? Ile to jest sektoidów? 2 sektoidy są. To nie wyróży dobrze. Spróbujemy przygwoździć Mutona. Tu mam jeszcze 22-53. Spróbuję pozbyć się jednego sektoida. Może tak nam się skoro 4 obrażenia to jest chyba po sektoidzie. Zobaczymy, co zrobił Muton. Oby nie miał ochoty rzucać granatem. No, to przygwożdżenie może mi ratować skórę. Co sektoid? Przejęcie kontroli? Czy strzał? Nie, ożywienie, tak? Zombiego może jeszcze jakoś wytrzymam. Błyskawiczne ręce. Nie na zombim. 65 to jest sektoid. 33 Muton. Panie kochany, a strzał z karabinu snajperskiego. No tutaj to prawie pewność. Muton to 50 na 50. Muszę zdjąć Mutona. On jest tu najgroźniejszy. Czy cięcie będę mógł gdzieś wykonać? Nie. Słuchajcie, cięcia na mutonie lepiej nie robić. Jak wygląda strzał u Piatala Moxa? Zostało nam chyba... Ewentualnie mogę zrobić sędziego na Zombie Psi, to mi nic nie da. Piatal, tylko tu możesz trafić? Dlaczego Piatal jest niżej? Co się z Piatalem stało? Tak, to takie buty są uszyte. 14% tragedia, jeśli chodzi o trafienie do Mutona. Aż się ten Muton schował, no. Jakby, panie kochany, jakby tu się granat przydał. Czy stąd będę widział Mutona? Powinienem, tak? Może i nie będę widział, bo mam podgląd... Mogę mieć zamknięty podgląd celu. Tutaj widzę całą trójkę. No dobra, zbliżmy się. Ile tam do Mutona? 8. You heard the doctor. Secure that canister. Nie, to jest na zombiego strzał.
56, 26 na Mutona. Jezus Maja. Fuu. 22. Strasznie słabo. 100% w zombiego. No nic, zrobimy. Zrobimy, słuchajcie, tak. Błyskawiczne NC. W takim wypadku zajmiemy się najpierw sektoidem. I pudło. O matko, córko. Weszło przynajmniej za 4. Nie chciałbym, żeby mi tutaj ten sektoid napsuł krwi. 56. No dobra, robimy swoje. To też było pudło, nie wiem czy zauważyliście. Shivani chciałbym zostawić sobie do... Shivani chciałbym zostawić sobie do strzału. Piotala może z tej strony damy. Za pełną osłonę. Shivani chciałbym zostawić sobie do zrobienia przywożenia na sektoidzie, na Mutonie. Trzeba pamiętać, że Muton ma granat, więc może się zrobić za moment bardzo, bardzo to nieciekawie. Gdzieś muszę rozrzucić też naszą drużynę, bo nie chciałbym być zachętą do Mutona. Gdyby tak to trafi nie weszło, ale chyba będę wolał typ warty. Nie wiem. Tu zrobimy przeładowanie. Przygwoździmy Mutona. Jest. I komuś powinienem przyznać jeszcze ewentualnie. Może zrobimy tak. Stąd będę widział Mutona. Moving to designated position. 32. Nie jest źle. Ale wejdźmy w tryb warty. Zobaczymy co Muton zrobi. Oby się chłopak ruszał. Nie, będzie strzelał do Piotala. Na szczęście pudło. Emocje są. Są emocje, a słuchajcie, wszystko się tutaj waży. 50 na 50, co? Dobra, nasza łowczyni ma tutaj bliżej. Czy to będzie trafienie? 50-50. Ach, i z krytycznym, tak jest. Miękki spust, darmowa akcja, no to świetnie, przeładujemy sobie. W tym warty już nie wejdziemy, ale stawię sobie tutaj. Okej. Okay. Przeładowanie. Widzicie ten spokój na tej twarzy? Widzicie ten spokój? To się nazywa Mistrzostwo Świata. Tak spartolić. A mówiłem wam, że robię błędy w XCOMie. Czasem nie podchodzą właśnie takie akcje. Ale jakoś później z nich wychodzimy. Szczęściem. Nie wiem, czy ja mam szczęście w XCOMa, czy... Ktoś musi mieć pecha w XCOMa, wiecie? Ktoś musi mieć pecha w XCOMa. Skoro ja mam tyle szczęścia. Mam nadzieję, że to nie jesteś ty osoba oglądająca ten film. Dobra, na spokojnie wejdziemy sobie tu w te warty, chociaż nie podejrzewam, żeby ktoś próbował mnie tutaj męczyć. Naprawdę górą, tak? To konieczne było. Co, typ warty. Piotal, ty sobie przyładuj, bo ty już jesteś... Spadłeś z góry, oberwałeś dzisiaj... No, sporo dzisiaj Piotal oberwał. Tu będę miał chyba usiwanie, będę miał przeładowanie. Szkoda, że nie ma jakichś takich ikonek żołnierzy, żeby szybko się między nimi przełączyć. Powiem wam szczerze, że ułatwiłoby mi to rozgrywkę. No ale pewnie możemy się... Nie. Klawiszami możemy się przełączać? Nie, też nie. Okej, okay. Zaczekajmy sobie na spokojnie w trybie warty. Nigdzie tam się nie spieszy. Może jeszcze kogoś usłyszymy. Nie. To zbierzmy się w takim razie do kupy.
Część zespołu sobie pozostawię jednak w trybie warty tutaj. Nasza snajper. To nie było dla niej złe miejsce. Niech sobie stanie tu. Grenadierzy. Grenadierzy do przodu. Specjalista w to miejsce. Dla Pratala to chyba nie jest najlepsza lokalizacja. Mogę go ewentualnie tutaj podsumować. Nie, to była nasza snajper. Demet, no. Co ja zacznę wyczyniać. Teraz zaczekajmy jeszcze trójka. Cisza, spokój, tak jakby, słuchajcie, nie było już przeciwników, ale podejrzewam, że tu jest jeszcze jakaś grupa, więc trzeba ją będzie sobie obadać, bo nie chciałbym się spotkać z przeciwnikami w momencie, kiedy próbuję uciekać. Tylko sobie tutaj sprawdzimy. No, będzie teraz trochę takiego nudnego łażenia. Niestety. Tutaj piat. Oj, nie. Oj. To się może okazać niezdrowe dla mnie. To, żeby było nie robić już takich błędów. Jedną głupią akcję i limit szczęścia na tą głupią akcję wyczerpałem. Okej. Szkoda, że nie mieliśmy żadnych znajdziek tutaj jeszcze takich bardziej epickich. Boże, jakby się przydało jedzenie z Elarią. Albo ktoś ukryty, ewentualnie skaner do rzucenia by się przydał. Ale nie mieściliśmy się już tutaj z wyposażeniem. Dobra, podejdźmy sobie tu. Jest to może najlepszy ruch. Interesuje mnie naprawdę, wiecie, naprawdę interesuje mnie obecność jeszcze jakiejś grupy. Może tutaj na górze będzie warto się wdrapać. Dajmy sobie tu. Tala też tutaj dajmy. Nie widzę na razie. Dobra, snajper może z tamtej strony stać. Dobra. Zacznijmy od wejścia na górę. Akemi, wskocz nam tutaj. Czy mamy tutaj jakąś pełną osłonę? Mamy. To będzie chyba nie... O, słyszałem jakieś takie puknięcie. To czasem sugeruje, że ktoś tutaj jest. Może wieżyczka jeszcze jakaś jest na górze. O właśnie, o tym puknięciu mówiłem. Czasem mówi nam, że jesteśmy w tyłku. Z tego co widzę, jest tutaj całkiem spoko. Naszą snajper podciągnę tutaj. Będę chciał sprawdzić sobie jeszcze strefę lądowania. Ale lepiej będzie to zrobić tutaj z tego budynku. No dobra, zaczekajmy sobie tutaj tyle. Nie widzę, żeby ktoś tutaj na mnie mógł czyhać. Piotr, chodź na górę, zobaczysz, czy są jakieś wieżyczki. Zajrzyj się uważnie. Nie ma, patrzcie. Cisza i spokój. Więc tutaj mamy sprawę załatwioną. Ewentualnie jeśli tu jest wieżyczka, to jestem się w stanie z tym pogodzić. Dobrze. Zaczniemy od naszej snajper. Bieg po zdrowie małe. Cisza i spokój. Jak nigdy. Podciągnijmy zespół. No problem, boss. On the move. Jest, słuchajcie, jest jakiś taki luzik, może zlikwidowaliśmy już wszystkich, których mieliśmy zlikwidować i teraz tylko czekamy na zabranie skrzynki. Tutaj znowu grupa nam. Kto będzie szedł po znajdźkę? Myślę, że Pratala wyślę, z tego względu, że ma mało zdrowia. Dajmy go jeszcze tu w tył warty. I zrobimy sobie tak. Tutaj
Tutaj tak, tu się przesuniemy. Zobaczymy, co tam dalej. Ewentualnie nasza sniper dostrzał. Też ciszę, spokój. Piotala pociągnę za sobą. Piotala pociągnę za sobą, a to dlatego, że później będę mógł się nim wrócić. Jakbyśmy teraz nikogo nie odnaleźli. Nie słyszę nikogo. To źle wyróży. Zobaczmy jeszcze z tej strony. Patrzcie, też ciszę, spokój. Dobra, dajmy naszą snajper tutaj na róg. Tak jakby nikogo miało nie być. Przejdźmy się naszą łowczynią. Ale to raczej wygląda, że jest tutaj cisza i spokój. Dobra. Grenadier, na dół. Być może jest jeszcze szansa na... jest jeszcze taka opcja, że w momencie, kiedy podejmiemy próbkę, będziemy mieli, wiecie co? Będziemy mieli... Dam piatala już tutaj niżej. Może nawet z tej strony go dam. Zobaczymy, jak jego teresa będzie wyglądała. No i teraz kogoś znalazł. O, to by była kicha. To by była kicha. Dobra, przygotujmy sobie ewakuację stąd. Myślę, że będzie spora szansa na... będzie spora szansa na transport przeciwników, czyli wsparcie. Jeszcze tutaj się przejdę. Być może zlikwidowaliśmy już wszystkich. Petal, ty jeszcze chwilkę poczekaj, co? Chciałbym mieć możliwość dotarcia tam w ciągu, powiedzmy, jednej tury, takiej szybkiej. Ewentualnie zestawienia gdzieś zasadzki. To też zależy, gdzie oni przylecą. Petal, ty zaczekaj. Tutaj umieścimy naszą snajper. Albo nawet tutaj można by. Tylko pytanie, czy tu jesteśmy w stanie wejść. Chyba jesteśmy naszą snajper w stanie wejść. To może być świetne miejsce dla naszej snajper. Dobra. Wiem, że to nie jest najdynamiczniejsza rozgrywka, ale... albo może tu zaczekajmy tak po prostu. Tu będziemy mieli szywani na górze. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie jest chyba jakieś złe ustawienie. Może mogłoby być i lepsze, ale... poczekajmy sobie wszyscy w trybie walki. To już... tak. Nie wygląda na to, żeby jacyś przeciwnicy się poruszali. Jest tak, Piotal, ty podnosisz. Weź fiolkę, Piotalu. Tylko z tajnej bazy. I will guard it closely. Looks like they called in some friends. Guessing that's not water in there. Shen, any readings? No signs of radioactivity. No significant energy signatures of any kind. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Move to rendezvous at the extraction point. Piotr, doszedł tu gdzieś na górę. Nie bardzo, ale myślę, że Piotr da radę tutaj za okno i wejść w tryb warty. Ewentualnie hak. Gdzie tego haka może Piotr użyć? Nie widzę tutaj szansy na hak. Nie mamy takiej możliwości. Dobra, zostawimy pułapkę. Zostawimy pułapkę dla delikwentów. Oby nie przybył nam, wiecie kto, oby nie przybył nam czyściciel. Będziemy mieli jeszcze błyskawiczne ręce. Tutaj mogę sobie wejść na górę. To będzie bonus do celności na pewno. Shivani warta. To się tu jeszcze może wspiąć na wyżyny swoich umiejętności. Dobra, stawimy sobie tutaj. Position confirmed. On Overwatch. Tutaj ze względu na
ze względu na to, że będziemy blisko, będziemy mieli większe prawdopodobieństwo do trafienia krytycznego, a Ludmiła na górę. Nice. Myślę, że będzie to dobrze rozegrane. Zobaczymy, jaki zestaw przyjedzie. Widzę chyba tarczownika. Widzę żołnierza i widzę i dwóch żołnierzy. To jest nieźle. Zobaczymy, jak pójdzie strzelanie. Musimy sobie poradzić. 8. Tarczownik proszę do jego. O, położyliśmy tarczownika, dobrze. O. Tutaj też. I jeszcze chyba jeden strzał będziemy mieli od Bratala. Jakieś komentarze. Komentarze od zespołu nam się zrobiły. A, mamy jeszcze jeden strzał od Bratala. Myślałem, że gra się zawiesiła, a tu proszę. 6. Dobrze. Powinniśmy sobie poradzić tak bezproblemowo. Błyskawiczna JNC? Jak jesteśmy ze zmęczeń? Patrzcie, mamy jeszcze jeden wapik. Błyskawiczna JNC to by go zdjęło. Mamy 100% pewności. Kto tu potrzebuje awansu? No, nasza snajper też musi zbierać awansu. Jest. Hostile terminated. Nice. Jakieś punkty umiejętności jeszcze żeśmy połapali. Powinno być spoko. Nikt więcej już nie powinien nam tutaj przylatywać i bruździć. Bratal z fiolką do przodu. Spawamy się, po prostu się rozmywamy. Zasadzka lepiej pójść nie mogła. Abyśmy tam nikogo nie odnaleźli, ale to już nie jest miejsce, gdzie raczej przeciwnicy przebywają, więc... Cisza i spokój. No, jakby tu nas dorywali, to słuchajcie, mielibyśmy pozamiatane. Okej. To chyba wszyscy będą. Patrzcie. Kolejni są. Demet. Czy wszyscy dotrą do strefy ewakuacji? Czy jeszcze... Słuchajcie, nawet Bratal doszedł do strefy ewakuacji, więc myślę, że już udajemy się tutaj na zasłużone. Jeszcze tutaj mam wątpliwości, ale nie, damy radę. Wszyscy dadzą radę, pięknie. Dobrze, będzie misja zakończona, to już mamy. Ewentualnie można by jeszcze pozostać i spróbować do nich postrzelać w trybie warty chociażby, gdzie oni przybędą, później się rozbiegną, może byśmy kogoś załatwili, ale wiecie co, dajmy sobie już spokój, bo wpłynie to też na nasze, czy ja wszedłem właśnie w tryb warty? Nie, chyba wszyscy możemy zrobić ewakuację. Zacząłem nie ten klawisz przyciskać. Nie, wszyscy się ewakuujemy. Bratal nawet chodzi. Pytanie, ile czasu będzie trwało leczenie nas po tej przygodzie, ale misja poszła dobrze. Teraz jeszcze tylko to wszystko rozpierniczy. Spotkanie z wybrańcem. Ten świat będzie mój dowódcą, mocne strony wybrańca. Coś tutaj więcej wiemy? Nie. Okej, okay. Plus 5 punktów zdolności dostaliśmy. Podsumowanie spotkania z wybrańcem. Dwóch rannych żołnierzy, 25 zabitych wrogów, 50 tur, słuchajcie, 50 tur na misję. Cóż to była za rozgrywka? Zrób zdjęcie z misji. To mnie trochę... się najdzielniej spisał, albo wiecie co, weźmy sobie może jakieś losowe zdjęcie. O, anioły śmierci, to mi się podoba. Zła poza. Nie wiem, czy to ma sens. Kontynuujmy. Wracajmy do domu, teraz czeka nas trochę zarządzania na planszy. Advent officials announced an increase to this month's recruitment quotas. Citizens are encouraged to voluntarily visit their nearest recruitment center. Remember, only together can we build a better tomorrow.
nie wiem, czy to centrum naboru cywile się tak będą ogarnąć po naszej akcji. Jezu, świetnie jak spojrzałem, Matko Święta. Całkiem ładny plakat. Projekt Avatar powinien się opóźnić o 3 pieski, a ja niestety będę musiał robić kontakt do następnej bazy do opóźnienia projektu Avatar. Poważnie ranny, 39 dni. Piotr jest jeszcze w szoku. Wzmocnić więź. Mamy tu awans. I teraz tak, co robimy? Celownik holograficzny czy ciężką artylerię? Ja chcę mieć drugiego grenadiera z ciężką artylerią, więc może tak. Kontynuujmy. 39 dni, wow. 15 dni. Piotr jeszcze przeżyje, że jest ranny. Tutaj trochę szkoda. No ale mówi się trudno, na to miejsce będą szkolić się inni. Zobaczymy, jak pójdzie nam wypoczynek. To jedna kreska nam tylko została u Smirnowej? Jak to się stało, że tylko jedna kreska u Smirnowej została? Może dlatego, że ją leczyliśmy ciągle. Fiolka z tajnej bazy, automatyczna ładownica, automat i kolba. No gdzieś to popodłączamy. To. Nie będę mówił. W przeciwieństwie do standardowych metod szyfrowania stosowanych w ziemskich bazach danych, obcy wykorzystują zaawansowaną matrycę złożoną z szyfrów mechanicznych i biologicznych połączonych ze swego rodzaju zakłóceniami psionicznymi. Perspektywa odkrycia najbardziej skomplikowanych projektów obcych jest jednocześnie intrygująca i przerażająca. Having now seen the inner workings of the Black Site facility, the outcome is perhaps even more troubling than I had expected. Słuchajcie, postępy Avatara zmniejszone tylko o 2. New objective added. Spadaj szyfry obcy. Osłanianie złej mocy. Słuchajcie, muszę do ambulatorium przydzielić tutaj jednego technika. O, dziewczyny mają więź u siebie, więc. Ale doglądają też swój. Słuchajcie, czy to jest Beatal Mox? Nie, Beatal Mox leży tutaj. To jest nasz specjalista. Moduł hiperwitalny. Ale na moduł hiperwitalny to potrzebujemy grubych zasobów i to rdzeni z eleju. Łączność uchu oporu też mamy wykorzystaną. Tutaj mamy pusto. Trzeba by rozpocząć budowę. Przekaźnik zasilania przydałby się, słuchajcie. Wiecie, co by się przydało? Przydałby się nowy technik. Może warsztat by wybudować, to mielibyśmy wtedy gremliny do zatrudniania. Demet, nie? Pancernik. No nie teraz, pancernikiem chciałbym się bardzo zająć, naprawdę. Ale to nie jest chyba ten moment. Gdzie tutaj mamy bazę w zasięgu? Nawiązywanie kontaktu 4 dni zostały. Przelećmy się na czarny rynek. No nie chciałbym się na UFO natknąć. To nie byłoby fajne, gdybyśmy teraz musieli się jeszcze bronić przed UFO. I co w ogóle jest w czarny rynek? Zwłoki sektoida, zwłoki oficera Adventu. Sprzedaż wyposażenia. Mamy 5 sektoidów. Jednostki zasobów 919 mamy. No to nie będę narzekał, ale zobaczmy, co jest do kupienia. Informacja o zabójczyni. Sekcja zwłok Szmin. Błyskawiczne badanie broń Gaussa, ale to 100 jednostek informacji. Zaawansowany miękki spust, tego nie potrzebuję. Jakieś stałe stopy. No nic. Płyty pancerne za 6 dni. Obawiam się, że jak tutaj polecimy, to nas UFO dopadnie. Czekajcie, nie, to jest nawiązywanie kontaktu. Tutaj. No, może być nieciekawie. Nie, UFO sobie poleciało gdzieś być gdzie indziej. Całe szczęście. Dokończymy nawiązywanie kontaktu. Też będziemy mieli zrzut zasobów za dosłownie chwilę. Odbierzmy połączenie od podłatego. I had high hopes for the resistance under your leadership, commander, and you have outdone yourself. Obcy niewiele zrobili w tym momencie.
Przeprowadzone badanie, ukończone tajne operacje, ładnie. Your attempts at subverting the elders are becoming increasingly more transparent, Commander. No. Próba sabotowania Avengera. Też mi się nie widzi. Opcje usprawnili swoje procedury reakcji na zagrożenie, co przez miesiąc gwarantuje przybycie posiłków we wszystkich operacjach partyzanckich. Poza tym jeszcze jestem sobie w stanie poradzić. Budowa placówki obcych za 4 tygodnie. Oczyszczanie przebiega o 50% szybciej. Plus 2 kontakty w ruchu oporu. U żniwiarzy coś możemy zrobić. Tutaj chyba nie mamy jeszcze templariuszy. Zwiększenie wpływu za pomocą auli moglibyśmy. 2 kontakty w ruchu oporu. Dodatkowe przedmioty albo wojna informacyjna. Wiecie co, weźmiemy sobie Sempa. A mogę to przydzielić? Nie. Nie mogę przy żniwiarzach nic przypisać? Demet. Nie, mogę tu ewentualnie podrzucić, ale... czy oczyszczanie tutaj zrobić? Nie. Tu mam holendę wątpliwości, co wziąć, bo tak. Potrzebuję wybudować aulę, potrzebuję rozwinąć sobie zasilanie. Tak wiele rzeczy potrzebuję zrobić. I jeszcze muszę się bronić przed obcymi. No ale słuchajcie, pomału. Jakoś damy radę. Mamy miejsce do bazy, zrobimy sobie badania. Niech oczyszczanie przebiega o 50% szybciej. Wydaje rozkaz. No właśnie chciałbym żniwiarzy wydać, ale... dobrze, bo ja to mogę... Okej. To już rozumiem. Nie mogłem Sempa, nie mogłem tego i nie mogłem tego, bo to było przypisane do tych pól. I tyle. To jest... No to by się przydało. Plus 2 kontakty w ruchu oporu. No to sobie przyczeszemy te kontakty. Teraz misja. Stworzenie PSB. Polowanie na wybrańców. Zbieranie informacji. 47 jednostek informacji. O, hakowanie by nam się poprawiło. Zobaczymy, co tutaj jest. Wymaga żołnierz sierżant. Nagroda żołnierza unik plus 8. Stworzenie PSB. Nagroda żołnierza plus zdrowie. Polowanie na zabójczynię. Kogo byśmy tutaj wysłali? Polowanie na zabójczynię trzeba by pomału zacząć robić, ale nie wiem, czy to jest ten moment, bo zabójczyni i tak przeprowadzi swój atak. I tak czy inaczej przeprowadzi swój atak. To nie podlega dyskusji, więc tego raczej nie zdążę zrobić. Uniki są fajne. Zebranie informacji też może być dla nas korzystne i dodajmy tutaj żołnierza. Wyślijmy naszą porucznik. Dodajmy sobie jeszcze... Kogo wyślemy? Może naszą łowczynię, szeregowego grenadiera. Jakie tutaj klasy mamy jeszcze dostępne? Zobaczmy sobie. Specjalistę, łowca, sierżant. O, jest łowca w stopniu szeregowym. Dobrze. Chen Shen. To nie jest chyba nasz ulubiony łowca. Kogo damy? Może Ogara, ale Ogar mógłby Akemi zastąpić. Tu mamy 7 dni, Akemi ma 8 dni zmęczenia. Fink Yang Song. Wow. Dobra, częstsze nadamy łowca. I dodamy jeszcze... Naukowca będę musiał wysłać, naprawdę. Wow. Dobra,
Jestem w stanie przeboleć, że będziemy mieli do jednego żołnierza rannego. Potwierdźmy tą operację. Hakowanie plus 4 może nam kiedyś uratować życie. Dobra, tak zrobimy sobie. Zrzut zasobów. Na razie zignorujmy. Dokończmy nawiązywanie kontaktu. Tak, dokończmy nawiązywanie kontaktu. Będziemy mieli tutaj już bazę. Przechwycenie zasobu. Miejsce ataku. Pozyskanie zasobów Adwentu. Advent przewozi przez Synergię cenne technologie obcych. Jeśli uderzymy szybko, uda nam się je zdobyć i wykorzystać do własnych celów. Zagubienie w okolicy. Można często zatknąć się na zagubionych. Działajcie ostrożnie. Nie no, rozpoczniemy misję. Mam nadzieję, że to nie będzie podejmowanie tych skrzynek, ale powiem się, że jednak to tak będzie wyglądało. Demet. A przez to często przegrywamy. Przynajmniej miałem taką jedną misję, więc jakoś nie wspominam jej za miło. Tak, na pewno Dragunowa. Pobierzemy Wawiki chyba, nie? Kogo tutaj mamy z Grenadierów? Niestety tak. Spróbujmy. Zdolności żołnierza. Poczekajcie, zdolności żołnierza. Cięcie, Phantom. Atak z cienia. Dobra. Jakoś może się to tutaj uda. Wyposażenie. Strzelba odłamkowa. Wstępny broń. Weźmiemy sobie lepszą strzelbę. Pytanie, czy mamy możliwość ulepszenia broni i może zwykłą kolbę, automatyczna ładownica, darmowe natychmiastowe zabijanie. Automat nie byłby złym pomysłem, ale wezmę kolbę. Tak, zainstalujemy kolbę. Niech będzie, przynajmniej za jeden będziemy zadawać, to zawsze jest jakoś kabina fotograficzna, wow. Pójście z kabiny. Tak, nie chcę zapisywać. Zespół mamy dobrany chyba jakoś tak optymalnie na tą misję. Mamy specjalistę, tylko nie wiem, czy specjalista tutaj akurat będzie nam jakoś szczególnie potrzebny. Może łowca by się bardziej przydał. Ewentualnie może zabrać ze sobą Templariusza, ale... Starożytny oddech nazwa operacji, no. O, mamo. Granaty jakoś nie specjalnie będą mi tutaj na misji przydatne. Dobra, udostępnijmy przedmioty. Weźmy sobie tutaj pociski szpon. To może weźmiemy pociski szpon. Dla naszej snajper pociski Dragon. Tutaj złapiemy Wawik. Karabin magnetyczny sobie wymienimy. Gdzie jeszcze Wawiki mogę złapać? Wiecie co? Myślę, żeby tutaj złapać po Wawiku. Ciach. I tutaj złapać sobie po Wawiku. To nam może skórę uratować. Granaty ściągają tylko niepotrzebnie uwagę. Będzie chyba dobrze, tak mi się wydaje. Tu ewentualnie możemy... Nie, tutaj nad jakąś więzią sobie pracują pomiędzy Nowak a Jensen. Powiem się, że to będzie misja, w której będziemy musieli zabijać... Zrobimy może jeszcze tak. Ulepszenie broni. Zaawansowana celność o 10. Większy magazynek. To jest pojemność o 1. No to rzućmy sobie zaawansowaną lunetę tutaj. Tak będzie chyba dobrze.
Zobaczmy, czy tu mamy jakieś ulepszenia broni. No ta poprawa celności, ale tylko 5% mogę tu lunetę wymienić. No nic, trudno się mówi. Jesteśmy chyba dobrze przygotowani, jeśli chodzi o misję. Ewentualnie czekajcie jeszcze u kapiala Nowaka dostępną broń. Akceptuj. Sobie weźmiemy kolbę. Kolbę chyba weźmiemy, tak? Zawsze gwarantowane obrażenia. Tu się zastanawiam nad pociskami szpon. Czy nie złapać tutaj wabika i nie wziąć jeszcze jednego granatu ze sobą. Ale może niech zostanie. Słuchajcie, niech zostanie tak jak jest. Spróbujemy. Ja się jeszcze nad tym wyposażeniem zastanowię, zobaczymy czy ono się dla mnie sprawdza tak wewnętrznie i ruszamy na misję. Chyba mi się będzie z wami spotkać w kolejnym odcinku. Operacja Starożytny Oddech przed nami. Obawiam się, że to będzie bieganina za tymi skrzynkami. Skrzynkami, które mają obcy, więc będzie totalnie do bani. Jakoś ta misja nie za bardzo pasuje, no ale rozegramy ją, może będziemy mieli tutaj szansę na rdzenie zelenium, które by się bardzo, bardzo przydały, bo granaty plazmowe tylko czekają, żebyśmy je wynaleźli. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.